Siemanko, witam w nowym vlogu. Dzisiaj powiem wam troszkę o mieszkaniach w Dubaju na podstawie swojego mieszkania, które wam za chwilę pokażę. Wcześniej były vlogi o moich innych mieszkaniach, w których mieszkałem wcześniej, bo się często przeprowadzam. Zaraz wam też powiem, dlaczego się często przeprowadzam. Także zobaczcie sobie te inne mieszkania, podam je w opisie albo gdzieś tutaj na ekranie. A teraz jesteśmy przed moim budynkiem. Chciałem wam powiedzieć o jednej rzeczy, którą ma praktycznie każdy normalny budynek w Dubaju, oprócz tych najgorszych, najbiedniejszych. A jest to basen. Praktycznie każda osoba, która zarabia jakieś takie średnie chociaż pieniądze, ma w swoim budynku w Dubaju basen. Jest to norma, nie jest to żaden luksus, tak jak w Polsce. W Polsce, żeby mieć basen u siebie w budynku, trzeba być jakimś milionerem, albo nie wiadomo kim. W ogóle miliarderem. Kiedyś sprawdzałem mieszkania z basenami w budynku w Warszawie i znalazłem na przykład Złotą 44, gdzie czynsz był, nie wiem, 20 tysięcy złotych miesięcznie. Tutaj tak nie ma, tutaj taki średni, przeciętny obywatel Dubaju może sobie pozwolić na mieszkanie w budynku z basenem. Właśnie jestem w takim miejscu i tak wygląda mój basen. Akurat wybrałem taki dzień i nakręcę to w vlogach, gdzie jest tragiczna pogoda w Dubaju. Wyjątkowo jest mgła i w ogóle nie ma słońca, a to jest sytuacja, która zdarza się w Dubaju dosłownie kilka razy w roku. Zobaczcie, że w ogóle nie widać nieba, jest chmury, wszędzie mgła. Więc to była pierwsza rzecz, czyli basen. Zawsze w budynkach jest basen. Teraz idziemy na siłownię. Przeważnie, prawie zawsze w takich budynkach takiej średniej klasy jest też siłownia. Całe szczęście u mnie ona jest świetna, bo nie zawsze tak jest. Często te siłownie są robione odwal się, że jest tylko ławeczka i parę hantli i jest wpisane, że mamy siłownię, więc jest odhaczone. U mnie akurat się udało tak, że siłownia jest naprawdę super. Jest wszystko praktycznie, co jest potrzebne w tej siłowni i w ogóle nie płacę za jakąś inną siłownię dodatkową, tylko chodzę w własnym budynku za darmo na siłownię. To jest świetna rzecz. Więc tak wygląda siłownia. Zapraszam, pokażemy, jakie maszyny są i tak dalej. Mamy tu wszystko, począwszy od hantli. Tutaj mamy tak zwany modlitewnik, zawsze mnie ta nazwa śmieszy. Ławeczka jedna, ławeczka druga, tutaj drobina brzuszków, ławka. Tutaj mamy sztangę. Tutaj mamy kolejną drobinę przed martwego ciągu, która jest leżąca wolno. O, proszę bardzo. Jeszcze więcej hantli, żeby nikomu nie zabrakło. Tutaj mamy rurkę do podciągania, proszę bardzo. O. Jak to się nazywa po polsku, te linki. Wyciąg, tak? Wyciąg. Tutaj mamy sekcję całą cardio ze wszystkimi maszynami. Jakiś orbitek, rower, bieżnie. No i tam jeszcze kilka różnych maszyn. Tak naprawdę da się to zrobić wszystko luzem. Cieszę się szczególnie z tego, że jest możliwość robienia nóg i możliwość robienia martwego ciągu i rurka, bo to są rzeczy, których przeważnie w takich minimalnych siłowniach brakuje. Hantle i ławka zawsze są, więc klatę da się zrobić luźno, a biceps, triceps, ale często właśnie jest problem z nogami. Więc to była siłownia, a teraz idziemy dalej, bo w tym budynku akurat mamy kilka takich rzeczy bonusowych, które nie zawsze już są, co było naprawdę dobrym dodatkiem. Jedną z takich rzeczy, która nie zawsze jest, to jest naprawdę super dodatek, jest właśnie jacuzzi. Do tego mamy jeszcze saunę zwykłą i saunę parową nawet, co jest tak naprawdę niespotykane, bo to nie jest cały drogi budynek. I za chwilę wam powiem, dlaczego to jest tak dużo za tak niedużo. Ale najpierw musimy pójść na górę, żebym pokazał wam, jak wygląda faktycznie moje mieszkanie. O, siema. Zapraszam do mnie do domu. Dobra, ale jestem słaby aktor, ja nie mogę. Także, zacznijmy od samego początku. Tu są drzwi i zaraz po mojej lewej stronie jest toaleta dla gości. Często w Dubaju jest tak właśnie, że są dwie toalety. Jedna tutaj dla gości, taka minimalna tylko. I w sypialni, w budowie jakby przy sypialni jest druga z łazienką. Co? Tutaj jest kot. Chodź kocie, chodź. Tutaj jest namu. I tutaj mamy salon. Kanapa, wszystko jak w każdym normalnym domu. Telewizor. Tutaj jest Mustang, którego dostałem od brata na urodziny. Brata w sobie i kilku znajomych jednocześnie. Także być może kupię sobie kiedyś jeszcze nowego Mustanga.
Co to jeszcze mam powiedzieć? Co tu jest ciekawego? Książki, różnego rodzaju moje książki. Tu jest czapka. Nie wiem, czy ktoś pamięta. W jednym odcinku, jak byłem w Tajlandii, zrobiłem sobie taką czapkę. Na jakimś bazarze wydrukowali mi, zrobili taką czapkę z moim logo. A taki mamy widok. To jest 17 piętro, czyli przedostatnie piętro. To jest 18 pięter w tym budynku. Jest okropna mgła i straszna pogoda. Normalnie z tej strony jest centrum miasta. Widać nawet Burj Khalifa tak w oddali i to wszystko. Z tej strony są jakieś totalne przedmieścia. Nie ma tutaj prawie nic. Jak się przypatrzycie w tą stronę, tam jest ten stadion opuszczony, taki w pół zbudowany, który był w jednym z vlogów. I tak na to wpadłem, że po prostu pewnego razu spojrzałem za okno i zobaczyłem ten stadion i pomyślałem, kurczę, robię serię o opuszczonych budynkach, więc trzeba zahaczyć o stadion. Taka jest historia. Tutaj jest moje stanowisko pracy. Ten stolik miał być teoretycznie do jedzenia, obiadu, żeby nie jeść na kanapie i tak dalej, ale chyba nigdy nie jedliśmy obiadu, tylko postawiłem tu laptopa. Tu jest mikrofon. Czasami jak robię jakieś voice-overy i mówię coś jakby z offu, to używam tego mikrofonu. Dysk zewnętrzny, dlatego że w laptopie już dawno mi się skończyło miejsce przez te wszystkie vlogi, bo to jest wszystko materiał HD. I żeby jeden vlog powstał, to jest na przykład 45 minut materiału na każde 10, które jest we vlogu, więc to są ogromne ilości miejsca. Bez tego dysku bym chyba nie przeżył. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o miejsce, gdzie pracuję. A teraz chodźmy do kuchni. Kuchnia tradycyjnie jest tutaj wszystko, co w każdej normalnej kuchni. Kuchenka, lodówka jest tutaj. Nie pokazuję, co mam w lodówce, ale mam fajny magnesik nosacza, który przywiozłem z Borneo ze sobą. I co? Walają się różnego rodzaju białka. To jest akurat wegańskie. Normalne mi się już skończyło niestety. No i nic więcej tu nie ma. Tostery, nie tostery. To jest ciekawa maszyna, której nikt w Polsce nie zna. To jest do gotowania ryżu specjalna maszyna. Wlewasz wodę, wkładasz ryż, programujesz wszystko i ta maszyna robi za ciebie ryż i wyłącza to ciepło w odpowiednim momencie i podtrzymuje, żeby ryż był tylko trochę ciepły, ale żeby się nie spalił, żeby można go tutaj trzymać na przykład przez 2-3 dni nawet i tylko wyciągać i zawsze jest ciepły. To jest coś, co w Azji jest normą, na przykład w Korei, bo to oczywiście Chloe jest ta maszyna, a w Polsce o tym nigdy nie słyszałem. Bardzo fajne, ktoś lubi ryż, uwielbia jego codziennie, polecam, kupcie sobie taką maszynę i naprawdę wygodnie się je z tego ryż. I uwaga, uwaga, ostatnie pomieszczenie w domu, ktoś powie, że najważniejsze nawet, sypialnia. Tak wygląda nasza sypialnia. Zobaczcie na to okno, to właśnie jest jeden z powodów, dla którego wybraliśmy ten, a nie inny budynek. Okna są od samego sufitu do samej podłogi i wpuszczają bardzo dużo światła. To jest świetne, ale czasami przeszkadza, dlatego że Chloe na przykład wraca z lotu rano i chce spać w ciągu dnia. Nawet po zasłonięciu tych zasłon, które mamy, i tak jest jasno, za jasno. No ale generalnie jest to spoko rzecz. Tutaj mamy Chloe stanowisko do robienia makijażu, milion różnego rodzaju produktów, szczotek, kremów itd., itd. Lustro oczywiście, bo musi być, żeby codziennie rano sobie poprawić fryzurę. Szafa ze wszystkimi ubraniami, jakie tam są. I ostatnia rzecz. Łazienka. Mam nadzieję, że nie jest brudno, bo nie sprzątaliśmy w ogóle specjalnie przed tym filmem. Chcieliśmy, żeby to było naturalne. Jest i łazienka ostatnia, z prysznicem tym razem. I oczywiście drugi kot naszej znajomej akurat, bo go przygotowaliśmy na parę dni. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o mieszkania. Teraz wam opowiem dlaczego, co, gdzie i jak. Więc teraz przejdźmy do wszystkich pytań, jakie pewnie wam się kłębią już w głowach, typu ile to kosztuje i tak dalej. Powiem wam tak, w tym budynku nie da się kupić mieszkań. On jest tylko pod wynajem, więc mogę wam tylko powiedzieć ceny wynajmu. Wszystkie mieszkania, w których mieszkałem wcześniej, to samo jak i to, są w podobnych cenach, bo nie chcemy jakby coraz więcej wydawać. To jest bez sensu, staramy się trzymać te koszty w ryzach. I to kosztuje akurat 55 tysięcy złotych, dirhamów, sorry, rocznie. Podam wam cenę tutaj na dole w przeliczeniu na miesiąc i na złotówki, żebyście mieli lepszy pogląd. To jest cena średnia, jak na Dubaj, po prostu nie drogo, nie tanio. Można dostać jakieś mieszkania gdzieś nie wiadomo gdzie na końcu świata, w jakichś starych, walących się budynkach za mniej. Można dostać mieszkania tej samej wielkości w jakiejś super lokalizacji i mega najlepszym budynku i większe, ale też jednopokojowe za nawet dwa razy tyle, więc jest to cena dosłownie po środku moim zdaniem. Nie za drogo, nie za tanio, taka klasa średnia.
A teraz powiem wam, dlaczego ten budynek ma tyle różnych bajerów, czy jacuzzi, nie jacuzzi, siłownie, sauna, sauna parowa. Jest to dlatego, że ten budynek miał być droższy. Tylko po prostu w Dubaju nie dzieje się zbyt dobrze. W Dubaju tak naprawdę jest kryzys od kilku lat. Dajcie znać, jeżeli chcecie, żebym zrobił o tym cały film, bo naprawdę jest w tym temacie dużo do powiedzenia. Ale pokrótce mówiąc, przez ostatnie kilka lat ceny nieruchomości w Dubaju poszły w dół nawet o 40%. Więc ten budynek kilka lat temu kosztowałby nie 55, tylko na przykład 70 albo 75, dużo, dużo więcej. Stąd ten budynek ma takie, a nie inne udogodnienia, bo on miał być w tej takiej półce cenowej już premium. Teraz za tą samą cenę, za którą miałem poprzedni budynek, w którym nie było żadnej sauny, nie było jacuzzi, był tylko basen i siłownia, gorsze niż tutaj, poza tym. Za tą samą cenę mam o wiele lepszy budynek, w którym mieszkanie jednocześnie jest większe, bo ono ma 80 metrów kwadratowych, a poprzednie miało 65 za prawie taką samą cenę. Więc z tego wynika fakt, że właśnie mamy tyle różnych bajerów w tym budynku i że on jest taki trochę lepszy niż poprzedni. I tutaj wyjaśniała się też jednocześnie zagadka, dlaczego co chwilę mieszkam gdzie indziej. Właśnie dlatego, że ceny spadają i cały czas mogę mieć za tą samą cenę coraz lepsze mieszkania. Więc czemu nie? Czemu mieszkać w mieszkaniu, które jest ciemne, w jakimś kącie, które jest stare, gdzie wszystko się sypie, jak można mieszkać w nowiutkim budynku z wielkimi oknami, gdzie jest dużo światła, gdzie jest lepsza siłownia itd., itd. Z takiego założenia z kolei wychodzimy i staramy się przemieszczać do coraz to lepszych mieszkań w miarę jak ceny idą w Dubaju w dół. Mam nadzieję, że to jest jeszcze nie ostatnie mieszkanie. Kto wie, może ceny pójdą jeszcze bardziej w dół, ale póki co mówi się, że to jest raczej już dno, że nie będzie już taniej w Dubaju, więc myślę, że to jest najlepsza okazja, żeby w ogóle kupić mieszkanie w Dubaju, bo powiem wam, że ceny są w wielu miejscach takie same jak w Polsce, a nawet niektóre są niższe jak w Polsce. Zobaczcie na to, co wam teraz pokażę na ekranie. To jest złota 44 w porównaniu do Burj Khalify i mieszkania, apartamenty w złotej są w tym momencie droższe niż mieszkania w Burj Khalifie. Jeżeli Dubaj jest tańszy niż Warszawa, no to znaczy, że trzeba kupować to mieszkanie jak najszybciej, bo ta sytuacja się szybko zmieni i Dubaj będzie znów droższy. Taka moja mała dygresja, o tym też planuję zrobić niedługo film, bo naprawdę moment do inwestycji w Dubaju w nieruchomości jest jeden z lepszych od ostatnich kilku, może nawet 10 lat. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje mieszkanie. Opowiedziałem wam też trochę o tym, jak ogólnie to wygląda w Dubaju, bo nie chcę, żeby chodziło tylko o moje jedno konkretne mieszkanie. Chciałem wam pokazać trochę, jak się ogólnie mieszka w Dubaju. Jakie są standardy, na przykład to, że zawsze jest basen i tak dalej. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie je w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej. Na tyle, na ile mogę i na tyle, na ile wiem. I dajcie mi znać, czy chcecie właśnie odcinki o nieruchomościach w Dubaju, bo myślę, że to jest ciekawy temat. Trzymajcie się, pamiętajcie o subie, łapce i tak dalej. I do następnego odcinka. Cześć!